Najczęściej popełniane błędy podczas montażu klimatyzacji. Montaż klimatyzacji to kluczowy etap w zapewnieniu optymalnego komfortu termicznego oraz efektywnego działania całego systemu w budynkach. Choć współczesne jednostki klimatyzacyjne są coraz bardziej zaawansowane technologicznie i oferują szeroki zakres funkcji, to ich skuteczność i trwałość w dużej mierze zależą od właściwego wykonania montażu. Niestety, ale nawet najdrobniejsze błędy podczas instalacji mogą prowadzić do nieefektywnego działania, zwiększonego zużycia energii, awarii oraz szybszego zużycia komponentów, co w rezultacie, pomimo inwestycji w nowoczesne systemy klimatyzacyjne, może prowadzić do niezadowalającego komfortu termicznego i wysokich kosztów eksploatacji. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o najczęstszych błędach popełnianych podczas montażu klimatyzacji, które mogą prowadzić do problemów z działaniem całego systemu oraz opowiem, jak unikać tych pułapek. Przedstawię Wam także wskazówki, które pomogą zapewnić nie tylko prawidłowe działanie klimatyzacji, ale także jej długotrwałą wydajność, oszczędność energii oraz optymalny komfort dla użytkowników. Pierwszy błąd. Jednostka wewnętrzna w niewłaściwym miejscu. Pierwszym często popełnianym błędem podczas montażu klimatyzacji jest umieszczenie jednostki wewnętrznej w niewłaściwym miejscu. Skierowanie strumienia powietrza bezpośrednio na miejsce przebywania osób w pomieszczeniu, takie jak kanapa w salonie czy łóżko w sypialni, oraz ciągłe oddziaływanie strumienia zimnego powietrza na ciało może skutkować znacznym dyskomfortem. Jako przykład widzicie zdjęcia z jednostką wewnętrzną umieszczoną bezpośrednio nad łóżkiem w sypialni oraz nad sofą w salonie. W obu tych przypadkach strumień powietrza jest skierowany bezpośrednio na domowników, co szczególnie w funkcji chłodzenia w ciepłe dni może powodować duży dyskomfort. W takich sytuacjach możemy wykorzystać kierownicę strumienia powietrza. Takie produkty możecie kupić w naszym sklepie internetowym coolmarket.pl i zdecydowanie poprawią one komfort użytkowników, jeśli nie będzie innej możliwości zamontowania jednostki wewnętrznej. Link do tych produktów załączamy oczywiście w opisie tego materiału. Kolejnym istotnym aspektem jest unikanie zasłaniania klimatyzatora przez meble lub inne większe przedmioty. Takie przeszkody mogą znacząco ograniczyć przepływ powietrza, co prowadzi do nierównomiernego rozmieszczenia chłodu lub ciepła w pomieszczeniu. Aby zapewnić efektywną cyrkulację powietrza, konieczne jest zachowanie swobodnego dostępu do jednostki klimatyzacyjnej, zarówno od strony, która zasysa powietrze, jak również od tej, która to powietrze dostarcza do pomieszczenia po schłodzeniu lub ogrzaniu, jeśli korzystamy z funkcji właśnie grzania. Na przedstawionych materiałach widzicie, jak w pierwszym przypadku jednostka zamontowana jest w szafce nad telewizorem i mamy tutaj ograniczoną możliwość, szczególnie przy zasysaniu powietrza, gdyż znajduje się ono u góry tej jednostki. W drugim przypadku jednostka jest dodatkowo zabudowana, co oczywiście jeszcze bardziej utrudnia jej działanie. Zdecydowanie lepszym miejscem montażu klimatyzatora będzie obszar gdzieś w pobliżu okna. W okresie letnim te części pomieszczenia są narażone na największe nagrzewanie się, co sprawia, że efektywność chłodzenia będzie większa. Dodatkowo w funkcji chłodzenia zaleca się umieszczenie jednostki stosunkowo wysoko, aby umożliwić prawidłową wymianę powietrza między chłodnym nawiewem a ciepłym powietrzem w pomieszczeniu. Jak wiemy, ciepłe powietrze samoistnie unosi się do góry, natomiast to ochłodzone opada na dół pomieszczenia. Błąd numer 2. Źle umiejscowiona jednostka zewnętrzna. Kolejnym powszechnym błędem podczas instalacji klimatyzacji jest nieodpowiednie umieszczenie jednostki zewnętrznej. Jest to kluczowy element systemu, który wymaga właściwej lokalizacji, aby zapewnić jego efektywne działanie oraz długotrwałą wydajność. Pierwszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest umiejscowienie jednostki zewnętrznej w miejscu niezbyt nasłonecznionym. Idealnie byłoby umieścić ją na ścianie północnej budynku lub w miejscu wystarczająco zacienionym i wolnym od promieni słonecznych. Ekspozycja na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może prowadzić do nadmiernego nagrzewania się jednostki,
co może obniżyć jej wydajność, skrócić żywotność oraz zwiększyć zużycie energii, co jest równoznaczne z większymi kosztami utrzymania. Jako przykład widzicie teraz jednostkę zewnętrzną, która jest narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ktoś tu humorystycznie specjalnie umieścił na tym zdjęciu parasol, który ma imitować zasłonę przed tymi promieniami, a co za tym idzie pozwolić jej na bardziej efektywną pracę. Równie ważne jest unikanie umieszczenia jednostki zewnętrznej w miejscach, gdzie może być ona blokowana przez rośliny, krzewy lub inne tego typu obiekty. Takie przeszkody mogą zakłócać swobodny przepływ powietrza wokół jednostki, co prowadzi do nadmiernego przegrzewania się urządzenia. W efekcie może to skutkować obniżeniem wydajności chłodzenia oraz zwiększeniem zużycia energii oraz również większym ryzykiem awarii, podobnie jak w poprzednim przypadku. Jako przykład macie pokazaną jednostkę zewnętrzną, która jest zabudowana solidnym murem. Oczywiście powoduje to właśnie słabszą wymianę ciepła. Jeśli mamy możliwość, to lepiej zawsze unikać takich sytuacji. Kolejnym krokiem w tym aspekcie jest odpowiednie przymocowanie jednostki zewnętrznej. Jeśli znajduje się ona blisko poziomu gruntu, konieczne jest umieszczenie jej na podwyższeniu. Te rozwiązania zapewniają ochronę jednostki przed zanieczyszczeniami typu błoto, piasek, liście czy śnieg. Unikanie tych błędów podczas montażu jednostki zewnętrznej klimatyzatora jest kluczowe dla zapewnienia nie tylko skutecznego chłodzenia i ogrzewania, ale także długotrwałej żywotności i niezawodności całego systemu. Błąd numer 3. Nieprawidłowe podłączenie systemu. Często spotykanym błędem podczas montażu klimatyzacji jest nieprawidłowe podłączenie systemu. Jest to kluczowy aspekt procesu instalacji, który ma bezpośredni wpływ na skuteczną oraz długoterminową niezawodność urządzenia. Nieprawidłowe podłączenie to sytuacja, kiedy wszystkie przewody, zarówno elektryczne, jak również odpowiedzialne za transport energii oraz odprowadzenie skropni z urządzenia, nie są odpowiednio połączone oraz zaizolowane. W wyniku nieprawidłowego połączenia rur miedzianych mogą powstać nieszczelności, które prowadzą do wycieku czynnika chłodniczego. Ubytek takiego czynnika chłodniczego bezpośrednio wpływa na zmniejszoną wydajność urządzenia, co objawia się m.in. słabszym chłodzeniem pomieszczenia oraz zwiększonym zużyciem energii. Jest to sytuacja niedopuszczalna i nie będziemy się tutaj na niej skupiać z uwagi na fakt, że przy każdym uruchomieniu systemu powinna być przeprowadzona odpowiednia próba szczelności, która to wykluczy przed uruchomieniem. Brak izolacji będzie z kolei powodował wykraplanie się pary wodnej z powietrza na powierzchni rur miedzianych i mimo iż nie będzie wpływał w znaczącym stopniu na działanie układu, to spowoduje inne, znaczące w skutkach nieprawidłowości, począwszy od zalanych ścian, a kończąc na najgorszych sytuacjach typu zwarcie układów elektrycznych. Ta sama sytuacja może wydarzyć się, jeśli układ odprowadzenia skropli nie będzie wykonany w prawidłowy sposób. Widzimy teraz sytuację, w której układ odprowadzenia skropli nie został prawidłowo zamontowany, a skutek tego jest taki, że z jednostki kapią skropliny, czyli woda. I punkt numer 4. Nieprawidłowo dobrana moc klimatyzatora. Niestety, często zdarza się, że przed zakupem klimatyzatora nie jest dokładnie obliczana optymalna moc dla tego pomieszczenia. W przypadku budynków mieszkalnych zalecana moc wynosi maksymalnie 1 kW na 10 m kwadratowych powierzchni tego pomieszczenia. Niewłaściwe dopasowanie mocy klimatyzatora do wielkości pomieszczenia może prowadzić do różnych problemów. Jeśli klimatyzator będzie zbyt słaby, nie będzie w stanie skutecznie chłodzić lub ogrzewać pomieszczenia, co pozostawi użytkowników w dyskomforcie termicznym. Z kolei klimatyzator o zbyt dużej mocy będzie działał nieregularnie, co może prowadzić do nadmiernej konsumpcji energii oraz szybszego zużycia tego urządzenia. Aby unikać tego błędu, konieczne jest przeprowadzenie dokładnego pomiaru oraz obliczenia optymalnej mocy klimatyzatora przed dokonaniem zakupu. Warto również wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki, takie jak ekspozycja na słońce, ilość osób przebywających w pomieszczeniu czy poziom izolacji termicznej budynku. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, skorzystajcie z pomocy fachowca, który na pewno doradzi Wam, jaką moc klimatyzatora wybrać. Pamiętajcie więc, że mimo iż montaż klimatyzatora może wydawać się stosunkowo łatwy, to w rzeczywistości nawet najmniejszy błąd i niedopilnowanie jednego z przedstawionych aspektów
może spowodować nie tylko obniżenie jego wydajności, ale również generowanie dodatkowych kosztów. Zachęcam Was do komentarzy pod tym filmem, czy zgadzacie się z przedstawionymi błędami oraz jeśli macie jakieś swoje perełki co do popełnionych błędów, to również chętnie je poznamy. Zapraszam Was również do kolejnych naszych materiałów, tych już dostępnych na kanale oraz tych, które wkrótce się na nim pojawią. Do zobaczenia!